Dzień dobry. Dzień dobry, oj Rafał. Ale wpadłeś tutaj normalnie. Więc tu jeszcze leci premiera, którą oglądam razem z wami. Ja tu przyciszę. Wtorek rano. A ja wam powiem coś. Pogoda wygląda na dobrą. Kostki masz? Mam. Ja normalnie, wczoraj to był kabaret, słuchajcie, zanim do roboty się wzięliśmy, to... Ale to już jest nowy dzień, to już jest wtorek i mam nadzieję, że dzisiaj będzie pięknie. Mamy kilka przeróbek w kuchni, no bo wyszło jak wyszło, klient sobie po prostu zamówił kuchnię z Ikei. Ale nie wziął pod uwagę elementów typu do końca belka. Na samym początku już był mały błąd, bo zapomniał, że belka będzie kolidowała z wieżą, że wieża będzie musiała być niestety niższa, więc ją już wcięliśmy wczoraj. Ale też zapomniał, że szafki wiszące dotykają wieży. I ta szafka jedna wisząca też będzie musiała być cięta. I teraz albo z długości, słuchajcie, co wydaje mi się, że nawet jest chyba lepszą opcją niż z szerokości, co jest lepszą opcją niż z długości. I teraz jak ja tam dojadę, to ciekawy jestem, na co się klient tak naprawdę zdecydował. Bo pierwsza rzecz to jest dla mnie ważne, żeby ta linia podszafkowa była taka sama. Co nie? Czyli czy ją zetniemy tak, czy ją zetniemy tak, to da mi to możliwość, że te szafki będą równo siedziały dołem. Druga rzecz, górą też fajnie by było, gdyby te szafki siedziały równo. Bo jeżeli zatniemy tą szafkę z długości, to będzie, że szafka jest jedna tak, później jest tak i tam takie 20 cm będzie panela. Bo wiecie, zawiasy przewiercić to nie jest duży problem. Drzwiczki przyciąć ładnie też nie jest problem. Więc teraz I don't know. Klient będzie musiał zdecydować. Poza tym na łazience Stachu mówił, że już wszystko ma poprzykręcane, ale ja tam na koniec już nie byłem, bo Stachu przyjechał po prostu i wiecie. I już tam nie wracałem, więc zobaczymy, na jakim etapie Stachu zostawił tą łazienkę, czy to wszystko jest ok. Grzejnika jeszcze nie mamy, wyobraźcie sobie. Grzejnik jeszcze nie dojechał, nie wiem, gdzie jest grzejnik. On mnie bardzo stopuje, bo chciałbym wyprowadzić rurki, ale jeżeli dalej go nie ma, no to ja będę musiał chociaż na sztukę wyprowadzić rurki mniej więcej docelowo z podłogi, tam gdzie ten grzejnik będzie. I zacząć przykrywać podłogę, żeby można było to wyplastrować. Duże pomieszczenie nie jest, ale trzeba to zrobić. I widzicie, tydzień temu, przed robotą, kilka dni wcześniej była zamawiana deliverka, żeby na poniedziałek, wtorek tak przyjechało. I tak większość się pojawiło. A grzejnik nie. I jesteśmy już, zaraz będzie półtorej tygodnia, bo dzisiaj już jest wtorek, od zamówienia dwa tygodnie ponad i grzejnika nie ma, więc no słabo, a nie po to zamawiałem to wszystko wcześniej. Poza tym cała inna gama produktów już jest, brodzika nie mamy, o, brodzik zamawiałem w piątek, next day delivery, zapłaciłem dodatkowe 35 funtów. Żeby był po prostu ten większy, 1600, a nie 1400. No i wczoraj nie dojechał, nie wiem co się stało, dzisiaj będę dzwonił o godzinie 9 do tego ofisu, żeby się zapytać, co jest kaman i gdzie są moje pieniądze, bo jeżeli oni mają mnie kasować za dodatkową usługę, no to nie jest ok. Muszę zadzwonić do Adrian dzwoni. Siemano. Halo? Co tam? Gdzie jesteś, jak cię nie ma? Gdzie? Gdzie jesteś, jak cię nie ma? A, jadę. No, tu mamy na kuchni czekać, nie? Tutaj. No, nie wiem, no Stachu tam skończył wszystko, co miał skończyć? No tak, to jedynie z kanalizacją mi tu podłogę dalej składać, nie? No to tam trzeba już jechać, nie? Przygotowywać te deski. No, ja tu zostaję, bo ja... Dobra, nara. Także wiecie, już chłopacy są, taki dobry znak, za 5-8. Także Stachu już tam będzie podłogę łatał. Do tego momentu mam nadzieję, że dowiem się, gdzie jest grzejnik. Dzisiaj,
chodzi o dzisiaj i dowiem się, gdzie jest ten trej, no bo chcielibyśmy tą łazienkę już kończyć. Jeżeli będzie wyplastrowane, no to później, znaczy jeszcze wrzucimy kabel w ścianę i puścimy rurkę pod prysznic, ale tak czy siak, wydaje mi się, że w tym tygodniu ta łazienka będzie bardzo daleko posunięta, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Może nawet ją poszpachlujemy, a nie będziemy jej plastrować, więc szybciej wyschnie, nie? Będziemy was update'ować. Miłego dnia wam wszystkim życzę i do zobaczenia, robaczki! Szuflady się pięknie zamykają, i IKEA nawet jest ok, mogę powiedzieć, nie? Ona tak standardowo, nie wiem, czy nie jest lepsza od magneta. Nie? Te wszystkie te drzwiczki są ładnie wykończone. Co prawda niebieska kuchnia, no ale to już personalna decyzja klienta. Będziemy decydować, zdecydowaliśmy. Więc ta szafka nie będzie cięta tak. Nie będziemy tutaj tworzyć takiego dziwnej linii. Zostawimy wieżę sobie tak naprawdę. A tą linię pociągniemy tak, jak miało być oryginalnie, tylko skrócimy tą szafkę po prostu po długości. Taki jest plan. Więc zdecydowaliśmy. Tak mi się coś śniło. Od 4 rano wstałem. Słuchajcie, mówię, nie. Tak nie może być. Więc po tej rozmowie dzisiejsze rano już na 100% jestem pewny, że tą szafkę tniemy wzdłuż. Adrian zakłada drzwi do tej szafki. Ja jadę do Stacha i wracamy i zrobimy wieszanie reszty tak naprawdę. Let's go. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że dzisiaj będę miał pomocnika w pracy, najmłodszego w ogóle, bo wiecie jak to jest, nie mamy tutaj ciotki, klotki, rodziców, babci, dziadków i teraz i muszę wziąć syna do pracy, nie może zostać sam w domu, wiecie o co chodzi. Dziewczyny gdzieś idą, mają zaplanowane jakieś wyjście z koleżankami i nie mogą zostać z Kacprem, niestety. Więc Kasperek dzisiaj będzie ze mną cały prawie dzień. Już wszyscy wstali, już wszyscy wiedzą, że mam o 10:30 po niego przyjechać. Gościu złoty, widziałeś co robię? Więc będziemy mieć dzisiaj pomocnika w robocie. Jest wtorek, także słuchajcie, jest poważny plan, musimy zrobić jak najwięcej pracy. Bo każdy dzień jechał kolega z motorem, o, a co on go wywozi na śmieci? Ze śmieciami z tą, co chodzi? Bo musimy tą robotę skończyć do końca tygodnia. Ja tutaj byłem, a nie nagrałem. Dobra, więc tak, sufit mamy przykręcony, ściankę mamy. Czemu to się wyłączyło? Ja ci nic nie wyłączam. Płyta, ścianka. Federico złota, czy to za zimno dla ciebie znowu jest? Myślę, że kamerka zamarzła. Robię wodę, przepinam grzejnik. Lecę do Adriana. Dobra, słuchajcie, najważniejsze mam zrobione. Stach musi tu posprzątać. Rurki do grzejnika wyprowadzone na plastikach. Więc nie mam pojęcia, co się dzieje. Woda zrobiona, grzejniki zrobione. Lecę. Słuchajcie, co chcę nagrać, czym się wyłącza ta bateria. Nie wiem, czy to da mi coś nagrać, czy nie, czy ona ma jakieś problemy. Dobra, zmienię na bateria. Ogólnie chciałem wam pokazać, że mam wodę zrobioną, że mam grzejnik już też. Wstępnie doprowadzony. Śpieszę się, bo jadę po syna. Powiem wam tak. Jest godzina za 20:11. Zrobiona woda. Super. Także Stachu może szybko tą podłogę przykryć i musi zabrać stamtąd śmieci. Wykorzystamy tego skipa, którego mamy tutaj akurat blisko, bo ten skip w połowie jest wolny. Już tam więcej śmieci raczej nie będzie. Jakieś kartony tak naprawdę z Adrian miał tam porozbierać resztę rzeczy. Więc jak ja teraz wrócę z synem, no to trochę podziałamy z kuchnią. Bo wiecie, czas to jest po prostu pieniądz. Najlepsze jest zawsze to, że jak człowiek się śpieszy, to zawsze jest, kurde, jakiś urok. Zawsze, nie? To po prostu nie... No, z takiego, wiecie... normalnego punktu widzenia, no nie powinniście się śpieszyć, tak? Ale człowiek w życiu się nieraz śpieszy, bo musi coś szybko zrobić. A jak się śpieszy, to zawsze jest pod górkę. Albo coś nie pójdzie tak, jak trzeba, albo nagle człowiek drugi, który coś tam, wiesz, gdzieś się zakręci. Także ogólnie jest ok. Jakoś udało się to szybko ogarnąć, na szczęście, ale był mały stres.
Więc woda jest, grzejniki są. Brodzik przyjechał, ten nowy, ostatecznie, bo byłem na telefonie z Victoria Plumbing i oni stwierdzili, że next day delivery to nie jest poniedziałek, tylko wtorek. No, już olać to już nie chcę się z nimi kłócić, ale przyjechało, na szczęście przyjechało. I co jeszcze? Ktoś mnie wypuści, ludzie, dajcie mi trochę tutaj. Nie chcę mnie wypuścić. Więc brodzik mamy, a grzejnik powiedzieli, że było tłustym drukiem napisane na stronie, że 4 tygodnie. Wszedłem na tą stronę przy rozmowie z tym człowiekiem i mówię, gdzie to jest napisane? Gdzie jest napisane? Pokaż mi, gdzie jest napisane. I on mówi, no i sam nie mógł znaleźć, słuchajcie. Było napisane, że tylko od 2 do 10 dni roboczych na dostawę trzeba czekać, na standard delivery. I to jest wszystko, co było napisane. A on mi przez telefon mówi, że do 4 tygodni na grzejnik mamy czekać. Ja mówię, nie no, oszalałeś. Więc wyprowadziliśmy te rurki, nawet jakby przyjechał nie wiadomo kiedy, to rurki już będziemy mieli, możemy to po prostu obstawić. To nie jest problem, tylko co za wariactwo w ogóle, nie? Pomyślcie sobie. Nie poinformują klienta i robią co chcą. Jeszcze ci wmawia, że jest tłustym drukiem napisane, a sam tego na stronie nie można znaleźć. Elegancko. Dobra, lecę, bo ja też się śpieszę już. Mamy pomocnika. Tak? Co będziesz pomagał? W czym jesteś dobry, pomocniku? Nic. W niczym? Nic? Może chociaż będziesz trzymał coś? Może będziesz ciął coś? Albo wkręcał śrubki? Co ty na to? Co? Może coś byś przykręcił? Nie, ale co? Ale co? Jeszcze raz, że co mam zrobić? To get my door out, tak? No. And then put a hole, make a hole that I can fit through, and like my friends, like Leo. Czyli co, mamy wyrzucić drzwi z pokoju, zabudować to ścianą, tak, i make a hole, zrobić dziurę tam. Tak. Your friend, ale to jaki friend? Taki friend czy taki friend? Jeden jest taki. No właśnie. Nie, to nie jest Ben. Leo jest taki. Czyli mam mały otwór zrobić na małych ludzi. No, Leo is really strong. A jak ja tam wejdę? Ty możesz gadać. Czyli mamy zastąpić drzwi do pokoju jakąś dziurą. O nie. Jeszcze drabinę po drugiej stronie mam zrobić. Nie. Metal pool. Rurę taką. A jak wejdziesz do tego pokoju, to musiałbyś z drugiej strony, z tej strony mieć drabinę. Tak? Czy dziura ma być górą? Tata, ja mam inne idea. musisz mi to narysować, kolego. Musisz mi to narysować, dobra? Jak mi to narysujesz, to będę wiedział, o co chodzi. Ale pomysł jest przedni, że tak powiem. Zastąpić drzwi ścianą i zrobić tam dziurę. Super. Ja wiecie, jeszcze jeden jabłek. I co? No i co? No. Dobra, to jak narysujesz, to będziemy ten myśleć, dobra? Super. Widać cię? Słuchajcie, mamy brodzik, ale dobrze było go rozpakować i upewnić, czy na pewno jest wszystko ok, jeżeli chodzi o wielkość tego brodzika, co nie? Bo się za chwilę okaże, że mamy ściankę nie w tym miejscu. Albo będzie tak, że brodzik znowu jest większy. Nie mam nożyka przy sobie. On jest jakiś cementowy ogólnie, widzę. Delikatnie trzeba z nim. Nie, to dobrze było go zobaczyć, jak on w ogóle wygląda. Cały. Okay.
Dobra. To jest to. Nasz brodzik jest 160. Czyli mamy takie 0,0. 160. Dobra. 30. Śmieci stąd dzisiaj też pojadą. Stachu za chwilę je będzie pakował. Dobra, chodźcie, zobaczycie. Bo woda jest zrobiona. Podłoga zaczynamy ją przykrywać. Kabel został przyciągnięty nowy. Tutaj mamy dwie rurki wyprowadzone do grzejnika. Rurka do zimnej wody. Zimna woda już doleciała, ciepła też. Idziemy z tym. Słuchajcie, dzieje się. Kuchnia już praktycznie nabiera tych kształtów, które powinna mieć. Wieżyczkę odkręcamy. Zanim ją tutaj przykręcę, to musimy wrzucić panel boczny. Jak wrzucimy panel boczny, będziemy znać już docelowo wielkość tej szafki. Nawet nie, będziemy znać. Będziemy znać, bo powiesimy sobie od razu listwę górą na te dwie szafki. Dokładnie, i tą sobie wtedy dotniemy do tego, co ma być, nie? Dishwasher wjechał, drzwi są. Zostaje nam dosłownie mniej oczywiście, bo ta lodówka jest trochę za daleko posunięta w tą stronę, więc pójdzie lodówka na zero praktycznie do panela. I tyle. Dobra, następna przeróbka, słuchajcie. Żeby szafki nie siedziały za nisko, bo to wszystko mamy tutaj ograniczenia wysokościowe, nie możemy niestety tych lampek z Ikei podłączyć na gniazdka, tylko na kostki. Więc musieliśmy się pozbyć tego wszystkiego, aby taki transformator wszedł górą tutaj i wiecie, nie siedział, no, żebyśmy nie tracili tej wysokości, bo jakbyśmy teraz zrobili tu gniazdko nad szafką, no to z automatu szafki nam się opuszczają, a my mamy niecałe 50 cm i tak już pomiędzy tymi szafkami, więc jeżeli zaczniemy opuszczać w dół, to zrobi się jakoś tak super ciasno. Więc żeby tego uniknąć, przerabiamy trochę światełka. Ładuję śmieci. Aha, dobrze, dobrze. Odejmij agrębię. Na sekundę. Okej. Zostało mi tylko do zarzucenia, myślę. Bo pomalowałem już zaraz. Już raz na pomalowanie. Aha. Nie rozumiesz, ładuję śmieci, to ja będę cementu odwracać. Dobra, słuchajcie, szafki już wiszą. Numer 1, numer 2. I teraz muszę tą szafkę właśnie dociąć. Już sobie zaznaczyłem co i jak. 53,8, a szafka oryginalnie ma 60, więc życzę mi powodzenia. Co tu się dzieje? Powiedzcie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Powiedz coś. Maciek, co się stało? Co się stało? Jesteś tam? Ta? Jakiś karton by się przydał. Żelazko mamy, bąk mamy. Dobra, ja na butach sobie ustawię, po to, że to jest ok. Dobra. I ta rolka jest tu, nie? Będziemy oklejać, słuchajcie, szafkę. Znaczy drzwiczki już teraz. Tak to się robi. Żelazko. Mamy okleinę nie z Ikei, ale to nieważne. Ważne, żeby ten MDF nie był otwarty. I czy to pokryje nam szerokość? Bo mam takie obawy, że chyba listwa jest za wąska. Majster, ta listwa jest za wąska. Co kupiłeś? Jak kurwa za wąska. No tak kurwa za wąska. I ta bateria pozwoli nagrać, czy nie pozwoli nagrać? Trzecia bateria. Słuchajcie, zobaczcie, co tu stworzyłem. Tu tylko drzwi do założenia. Tutaj przerobiłem szafkę, jak widzicie. Drzwi zostały ładnie docięte. Zostaje mi tylko wypełnienie między szafkami. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Tak to inaczej powstał taki dziwny tutaj box. Nie wyglądałoby to dobrze. Więc uparłem się i zmieniłem to wszystko. Teraz mamy wysoką szafkę, wysoką szafkę, wysoką szafkę. A to, co tutaj się z tą wieżą dzieje, to mnie totalnie nie obchodzi. Piekarnik wjechał na swoje miejsce, zaraz jeszcze wrzucę tak mikrofale pro forma, żeby zobaczyć, co się dzieje. I co? Za 15
Jeszcze tutaj drzwi założę. Pytanie, czy mamy wszystkich pozostałych elementów wystarczających? Chyba tak. Więc co, kuchnia to już w ogóle jest zajebiście teraz. Zostało tylko wypełnienie, a to też nie wiadomo, czy jeszcze będziemy wypełniać. Na pewno pójdzie panel boczny, drzwiczki, szafka przerobiona, drzwiczki przerobione do wysokości wieży, jeszcze pójdzie półka, jeszcze back panel, będzie pięknie. Dobra, żegnamy się robaczki, bo dzisiaj tu mam jakąś tragedię z tym GoPro i nie wiem co jest kaman, bo mam trzy baterie naładowane, one mnie cały czas rozłączają. Nie wiem o co kaman, naprawdę nie wiem. Nie chcę wydawać pieniędzy, ale będę chyba zmuszony jednak kupić sobie nowe GoPro. Żona mi... To jest jakieś niemoralne, 99%. Także słuchajcie, ja się już żegnam. Życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia jutro. Słuchajcie, mam dla was specjalną niespodziankę, ale to za chwilę. Słuchajcie, przyjechaliśmy w specjalne miejsce, które nazywa się Chichester Marina. I ja wam coś za chwilę pokażę, ale żeby udowodnić, że jestem na marinie, to właśnie idę tutaj. Ale nie będziemy tu wchodzić, tu tylko pokażę wam, że stoją łódki. A po drugiej stronie tego miejsca, na takiej rzeczce, stoją domy na wodzie, słuchajcie. I jest taka akcja, że jeden z tych domów budowałem ja. Jest to prototyp. Wiele lat temu. Klient do mnie zatelefonował po tylu latach, bo oni planują to sprzedać i tam odkrył, że podczas montażu okien firma, która już tam w ogóle to była przygoda, słuchajcie, bo to prototyp. Firma najpierw jedna spieprzyła okna montować, nie te co trzeba zamontowali na skośnych, na skośne okna, później on zamówił inne te skośne okna, a teraz coś chyba przed sprzedażą okazało się, że jakąś dziurkę tam zatykał CT1 i coś mu się tam stanęło. Ja wam pokażę, jak ten dom wygląda ogólnie, bo jest fajny. Fajny projekt, one bedroom tak naprawdę. Dom na wodzie, na takim betonowym jakby basenie. Bo to jest jakby betonowy basen, który jest wykorzystany do pompy ciepła i do piwnicy tak naprawdę. I całej instalacji hydraulicznej. Więc dom stoi tu, słuchajcie. Tak to wygląda, ma taras. Jak wpiszecie sobie Chichester Floating Home, to znajdziecie zdjęcia ze środka, bo ja nie wiem, czy mi pozwolą to nagrywać. Obite jest deskami i tam coś u góry się dzieje, więc dowiemy się za chwilę co. Idę z pomocnikiem, więc jest trochę powoli. Proszę. They're redoing the program on telly, apparently. Really? On Channel 4 again. Oh, so thank you. You'll be on that. You'll be famous again. I will be famous again. I'm already famous. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem na deku, na tym domku. To są okna, którymi się akurat nie da wejść, ale tutaj są okna, którymi też się nie da wejść. Te ostatnie jest używane na wejście na ten dek. Tu u góry są jeszcze starej takiej... stara instalacja solar panel, ale wystarczająca była do tego, żeby ogrzać ten dom, bo wyobraźcie sobie, że ten dom nie ma w ogóle ogrzewania. On jest zbudowany z SIPS panels, więc ogólnie teoretycznie tu wystarczyłoby, żeby były dwie dorosłe osoby, aby nagrzały całe to pomieszczenie. Jedyne co jest zamontowane jest pompa wymiany ciepła, wymiany powietrza w piwnicy, aby to powietrze cyrkulowało w tym całym domu, nie? Więc ogólnie jest on tak zbudowany pasywnie, że wystarczą dwie dorosłe osoby, żeby go nagrzać, wyobraźcie sobie. Ale poszły później panele, jak panele przyszły, to poszło jeszcze ogrzewanie elektryczne podłogowe, jakiś podgrzewacz na wodę i tak dalej, więc trochę upgrade'ów ostatecznie tu było, a że jeszcze mieli podłączenie do prądu, no to wiecie jak to jest. Tak wyglądają okolice, tak wyglądają schody na dół, bo tu chodziło o zagospodarowanie oczywiście całej przestrzeni, żeby nie odbiegały za daleko. To jest living room, tam jest zejście do piwnicy, Kasper zaraz wpadnie. I pokażę wam kuchnię z benchmarka, która też już ma tu ponad 7 lat i wygląda naprawdę dobrze. Tak jak i łazienka. Kasper disappear. To jest piwnica. No, super. Mark, would you like to say something about this property?
No, Holly will do that. Holly will do. Holly, would you like to say something about this? Give me 1 minute, I'll put this one and then I'll do it, definitely. So, this is beautiful owner of the property. Hi everyone. Well, Raphael's come back to visit us and he has built us the best kitchen. He did the best building of any that we've had done, I think, anywhere. And it was difficult. There were lots of tight corners and bits that weren't fitted properly. And he did these beautiful things where he did all the finishing here on all our cupboards, very bespoke. Beautifully done. Thanks, Raphael. We couldn't have done it without you. Thank you very much again. I will show you quickly around. So, zobaczcie, jak ta kuchnia wygląda. Oczywiście kuchnia z benchmarka. No, I'm okay. It's just quickly. So. You help yourself. Island, underfloor heating, wszystko. Wiecie co? To jest bardzo miłe. Spotkać się z ludźmi, u których się było wiele lat temu i są bardzo szczęśliwi z tego, że mnie poznali. A ja z tego, że ich poznałem. Pozdrawiam. Do zobaczenia.